Dzisiaj o prostacie. To filmik nie tylko dla mężczyzn, również dla kobiet, ponieważ powinniśmy dbać o siebie, i kobiety o mężczyzn, i mężczyźni o kobiety. Prostata jest i powinna pozostać wielkości orzecha włoskiego. Jednak tak się nie dzieje, jak zresztą pewno wielu z Państwa doświadczyliście, że i słyszycie od znajomych, sąsiadów, rodziny, że panowie dzisiaj mają bardzo często problemy z przerostem prostaty. Jest to albo przerost łagodny, albo złośliwy. Nazywam się Renata Polak. Dziękuję od razu za lajki. Ci, którzy Państwo mnie subskrybujecie, proszę o włączenie powiadomień, a nowych oczywiście zapraszam do mojego kanału. Wracamy do tematu. Zaczęłam analizować temat rozrostu prostaty i tego, że ta prostata jest coraz częściej diagnozowana, ten rozrost prostaty u mężczyzn, i zaczęłam się zastanawiać, jak to było kiedyś. Powiem tak, nie wiem, czy Państwo podzielicie moje zdanie, ale ja nie pamiętam z czasów dzieciństwa, żebym słyszała, że ktoś zachorował na prostatę, że ktoś miał raka prostaty. Było to zjawisko, jeśli było, niezwykle rzadkie. Bardzo możliwe, że było to też spowodowane tym, że wtedy nie było takiej diagnostyki, tak? Ale rozumiem, że mężczyźni powinni, nawet jeśli nie było diagnostyki, to oni powinni borykać się z takim problemem, mianowicie częstym oddawaniem moczu, niemożnością oddania moczu, częstym wstawaniem w nocy i tak dalej. I tak mówię, takie to nie było zjawisko powszechne, nie było to zjawisko tak znane jak dzisiaj. I to mnie skłoniło do dalszego szukania, co też to się stało. I zobaczcie Państwo na ten wykres. Co się stało w Polsce od 1980 roku, 1990 i tak dalej. Zobaczcie, co się stało. Jest to wykres oficjalny z Centrum Nowotworów, prawda? Jak to się kształtowało u nas. Zobaczcie, jaki mamy ogromny wzrost zachorowania na rozrost gruczołu prostaty i na nowotwory złośliwe, tak? Tego gruczołu. No więc tak, mamy rok, przełom 80-90, co się wtedy stało? A mianowicie wtedy nastąpiła u nas transformacja. My przeszliśmy z jednego systemu do innego systemu. W związku z powyższym, ja tak sobie to tłumaczę, dzięki temu uzyskaliśmy dostęp do szerokiego rynku, nagle pojawiło się mnóstwo produktów na naszych półkach, których no niestety nie było wtedy. Półki były puste, jak to pewno niektórzy z Państwa pamiętacie. Zachwyciliśmy się tym wszystkim, nikt z nas nie myślał, że może to mieć jakieś konsekwencje i do dzisiaj oczywiście te produkty mamy u siebie, tak? Pewne z nich niestety przyczyniają się do rozrostu prostaty i takowe badania już zostały potwierdzone, są zrobione i to nie tylko w jednym państwie, bo to w większej grupie państw, przejrzałam, to jest w Australii, w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, w krajach europejskich są badania, które potwierdzają, że pewne czynniki sprzyjają rozrostowi gruczołu prostaty. I co to jest? Na przykład to są fitoestrogeny, czyli to są estrogeny pochodzenia roślinnego, które znajdują się i w śladowych ilościach, i w kawie, w herbacie, w owocach, w kapustach, w soi, jest tego dosyć sporo, i w piwie. A teraz pokażę Państwu drugi wykres. Co się stało po 90 roku, jeśli chodzi o konsumpcję piwa na głowę, per capita. Więc jeśli na początku wypijaliśmy 38,6 litra piwa na głowę, to tutaj już ten wskaźnik był niezmiernie wyższy, ogromnie wzrósł, bo doszliśmy do poziomu, słuchajcie, 93,6 litra na głowę. Czyli jak ogromny skok w takim krótkim czasie. Piwo ma sporo tych estrogenów pochodzenia roślinnego, tego fitoestrogenów, i one mimikują, one zaburzają, wprowadzone do organizmu, powodują, że zaburza się balans pomiędzy testosteronem i estrogenem. Więc jeśli u mężczyzny spada poziom testosteronu, to podwyższa się poziom estrogenu. Więc jeśli wprowadzimy fitoestrogeny do organizmu, no to naturalnie ta waga się przesunie i będzie ona się skłaniała w kierunku podwyższonego estrogenu. Zobaczcie, że pijemy, mówię, coraz więcej piwa. To jest jedna kwestia. Chipsy.
bardzo niekorzystnie wpływają i na popęd seksualny, i również na poziom estrogenów w organizmie. I teraz tak, jeśli panowie macie mniejszy poziom testosteronu, to oczywiście popęd seksualny jest mniejszy, pojawiają się problemy z erekcją. I na dowód tego w telewizji dzisiaj można obserwować mnóstwo reklam różnych cudownych środków, które pomagają przy erekcji, które są wspomagaczami w trakcie seksu. Więc jest jakiś ku temu powód. To tak samo można by powiedzieć, że jeśli w Polsce nagle okazało się, że nie mamy wystarczającego poziomu witaminy D3, to w telewizji pojawiły się wszędzie reklamy witaminy D3, czyli jest duże zapotrzebowanie na rynku. Jak jest duże zapotrzebowanie na rynku, to znajdzie się firma, która to zapotrzebowanie uzupełni. I tak też tutaj dziwnym trafem na rynku, w telewizji jest mnóstwo reklam, które poprawiają libido, jakość seksu i tak dalej, i tak dalej. Skąd się to bierze? Skąd się to musi brać? Druga sprawa jest, to nie tylko fitoestrogeny. Mówię alkohol. Piwo jest tutaj głównym czynnikiem, który zawiera te fitoestrogeny, a również alkohol nie sprzyjają, wręcz przeciwnie, sprzyjają rozrostowi prostaty. Kolejna sprawa, jedzenie. No nie łudźmy się, że w jedzeniu nie mamy hormonów, tak? Te hormony są w paszach, a to oczywiście zjadane przez nas zaburza nam tą gospodarkę hormonalną. Kolejna sprawa, woda butelkowana. W wodzie butelkowanej jest bisfenol, bisfenol A. Na ten temat nakręciłam filmik, zachęcam Państwa do obejrzenia. I ten bisfenol, on mimikuje estrogen. W związku z tym znowu ten bilans zostaje zaburzony i znowu mamy więcej estrogenu. Czyli cały czas, my cały czas ten organ stymulujemy do rozrostu, stymulujemy ten gruczoł prostaty do tego, żeby on się powiększał. Więc woda butelkowana bardzo temu sprzyja. Kolejna sprawa to jest woda pitna. Przecież w kanale do kanalizacji nie tylko idą ścieki, takie z toalety, ale również z naszych kuchni, z zakładów pracy. My, jeśli jemy jakieś leki, jesteśmy na jakichś lekach, to te leki również one się znajdują w kanalizacji, to wszystko jest, się miesza. Pytanie, czy nie zostają jakieś elementy, jakieś niewielkie śladowe ilości takich leków, które też mogą zawierać hormony, tak? To wszystko i jeszcze dodatkowo herbicydy i pestycydy, które są stosowane na szeroką skalę w rolnictwie, też sprzyjają temu wszystkiemu. Więc widzicie Państwo, że z każdej strony ten organ, ten gruczoł jest stymulowany do rozrostu. I dlatego też tak często dzisiaj mężczyźni mają rozrost, mają powiększony gruczoł prostaty. Tak jak mówię, jak wykres pokazał, tego problemu nie było w latach 80. Czyli tak, nie korzystaliśmy z wody butelkowanej, nie mieliśmy tyle hormonów w jedzeniu, nie korzystaliśmy z takiej ilości nawozów, herbicydów i pestycydów, nie spożywaliśmy tyle fitoestrogenów. To wszystko razem wzięte sprawia, że mamy mieszankę wybuchową, która powoduje, że dzisiaj jest to bardzo powszechne zjawisko, a już u mężczyzn powyżej wieku 80 lat, to 60% mężczyzn ma ten gruczoł powiększony. Oczywiście powiecie, że w związku z tym, że się starzejemy, to jest naturalne, no pewno tak, ale niewątpliwie są czynniki, które wspomagają ten rozrost dodatkowo. Więc jeśli nie chcecie, żeby ten gruczoł się tak szybko rozrósł, to mówię, możecie chociaż niektóre rzeczy wyeliminować, na przykład wodę butelkowaną. Na przykład możecie zjadać mniej fitoestrogenów, czy możecie pić mniej piwa. Jak będziecie pić mniej piwa, mniej soi, takich głównych takich źródeł dużego ilości fitoestrogenów, to wszystko będzie miało pozytywny wpływ. Dodatkowo elementy, które są korzystne dla prostaty, to tak. Cytryna, to jest sol palmetto, suplement diety, który sprawia, że przynajmniej ten rozrost tej prostaty nie będzie tak intensywny. Dalej pokrzywa. Pokrzywa jest świetna, bo ona nie tylko tutaj będzie działała na prostatę, również na cały układ moczowy. Ona oczyszcza krew. Na temat pokrzywy nakręciłam filmik, zachęcam Państwa do obejrzenia. Następnie pestki z dyni. Pestki z dyni są naprawdę genialne, jeśli chodzi o prostatę. I tutaj zachęcam każdego z Panów, żeby codziennie zjadł sobie
garstkę pestek z dyni, a to skutecznie będzie go chroniło przed dalszym rozrostem prostaty. Nie możemy również zapomnieć o glukozie, o podwyższonym poziomie glukozy. Jeśli takowy jest, to on również ma negatywny wpływ na prostatę i również będzie się przyczyniał do tego, żeby ta prostata się powiększała. Reasumując, jeśli chcecie, jeśli macie ochotę zadbać o swoją prostatę, to niestety będziecie musieli wyeliminować pewne rzeczy, na które macie wpływ. Bo jeśli chodzi na przykład o herbicydy, pestycydy, no to raczej wpływu na to nie mamy, chyba że będziemy sobie wszystkie jarzyna i owoce sami hodowali. To tak będziemy mieć wtedy wpływ. Natomiast jeśli kupujemy to na rynku, to na to wpływu nie mamy. Natomiast dalej, woda pitna. Na to też wody wpływu nie mamy, bo korzystamy z wodociągów, dzięki temu mamy bieżącą wodę. Na to wpływu nie mamy, ale już mamy wpływ na to, czy będziemy pić wodę butelkowaną, czy też naboje słodzone butelkowane, czy też nie. Na to mamy wpływ. I możemy z takiej wody zrezygnować na rzecz wody z kranu, która niewątpliwie będzie lepsza, bo tam nie będzie tego bisfenolu A. Możemy stosować, mówię tak, zioła i starać się, jak to tylko jest możliwe, zdrowo odżywiać. I dzięki temu zahamujemy rozrost prostaty. Mam nadzieję, że Państwo czegoś nowego dowiedzieliście. Dziękuję, że byliście ze mną do końca. Miłego dnia. Z góry dziękuję za lajki i subskrypcje. Do usłyszenia w następnym filmiku.